Partnerem relacji jest Polska Grupa Sklepów Spożywczych Horten. Trener Adrian Siemieniec po meczu rezerw Jagiellonii Białystok z Unią Skierniewice. Porażka 0-1. Trener, na początek poproszę o podsumowanie meczu. Czy no, na pewno ta bramka stracona trochę ustawiła spotkanie, bo przeciwnik, powiedzmy, dostał to, co chciał, czyli przyjechał tu po bramkę i bronić wyniku i tak też ten mecz wyglądał. Mieliśmy kontrolę nad tym spotkaniem, ciężko tutaj się nie zgodzić, jeżeli chodzi o posiadanie piłki i tak naprawdę też o zabezpieczenie własnej bramki, bo oprócz bramki, nie wiem, czy przeciwnik stworzył jeszcze jedną sytuację, którą zblokowaliśmy, to uderzenie. No ale trzeba też powiedzieć sobie otwarcie, że sami nie stworzyliśmy za dużo sytuacji. Mieliśmy jedną bardzo dobrą, nie wiem, chyba nie chcę teraz strzelić, chyba Michała Samborskiego, ale tak, to brakowało nam trochę z przodu przyspieszenia gry, brakowało nam trochę decyzji pod bramką, brakowało nam też trochę jakości pod polem karnym i dlatego wydaje mi się, że tych sytuacji dzisiaj po prostu brakowało. O tę przewagę chciałem zapytać, tak jak trener mówi. Było właśnie w ten sposób, że mieliście zdecydowaną przewagę w posiadaniu piłki, częściej gościliście na połowie rywala, zwłaszcza w drugiej połowie, rozgrywaliście piłkę, atak pozycyjny, ale strzałów, okazji klarownych poza tą Samborskiego niewiele było. Z czego to wynikało? Lepiej broniła Unia, czy wyście nie mieli po prostu pomysłu na rozmontowanie tej defensywy? Ciężko powiedzieć na gorąco, z czego to wynikało. Wydaje mi się, że momentami graliśmy za wolno przede wszystkim i nie wyciągaliśmy też zawodników Unii za bardzo do pressingu po to, żeby sobie wykreować więcej przestrzeni. Zdecydowanie się zgadzam z tym, że posiadanie piłki to nie może być cel, a środek do osiągnięcia celu, czyli w piłce liczy się strzały, liczą się sytuacje bramkowe, liczą się gole, a my dzisiaj oprócz takiej wizualnej przewagi nad przeciwnikiem i takiego posiadania piłki, no za dużo przeciwnikowi nie zagroziliśmy, to na pewno jest temat, który musimy sobie przeanalizować, zobaczyć, skąd to się wzięło. Na gorąco uważam, przede wszystkim z ławki wydawało mi się, że graliśmy troszkę za wolno tutaj już na połowie przeciwnika i dlatego mimo to, że przeciwnik cały czas był w tej fazie obronnej, to zdążył się przesuwać w kierunku piłki i nie otwieraliśmy sobie tych przestrzeni tak jak to mamy robić, bo na tym pracujemy, ale oczywiście no jest część chłopaków dalej młodych, którzy zbierają doświadczenie, więc no bierzemy też pod uwagę to w takich meczach. To trzecia porażka w sezonie. Za tydzień czeka Was mecz wyjazdowy z Legionowią. Legionowo, trudny rywal, trudny teren. No zgadza się, każdy. Wydaje mi się, w trzeciej lidze Legionowia też punkty traciła już w tym sezonie, więc nie ma tu zespołów niepokonanych. Trudny rywal oczywiście, trudny teren. Dzisiaj Unia też była trudnym przeciwnikiem. Każdy przeciwnik na swój sposób jest trudny, jest inny i no co, no nie pojedziemy się tam poddać. Pojedziemy grać o 3 punkty, tak jak w każdym meczu i tyle. Mamy coś do odrobienia, mamy coś do udowodnienia. Na pewno musimy przede wszystkim skupić się na tym, żeby nie przegrywać tych meczy, bo w perspektywie, powiedzmy, sezonów w tylu meczach to jest za dużo już porażek i z tego jestem bardzo niezadowolony i to nie może tak wyglądać i musimy jak najszybciej coś z tym zrobić. Partnerem relacji jest Polska Grupa Sklepów Spożywczych Horten.